Last week we were in Warsaw on the International Sports Marketing Days, where we presented our KGSM Zagłębia Academy. Very good to be there, in my opinion. A lot of sports business people were there, also other sports clubs, some other academies were there. I think a great platform to show our plans and what we are doing. And that's based on the academy, football academy part, all the football related parts, but also the CSR project, what's a big part in our future plans. But good to be there, especially to meet also the Polish Football Association, to talk about a lot of things, what we are doing now, but also future plans. So absolutely, we had a great presentation, very good feedback from everybody there. It was very good to be there. W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo interesującym wydarzeniu w Dniach Marketingu Sportowego, w którym uczestniczyła, można powiedzieć, elita świata sponsoringu sportowego w kraju. Byli również przedstawiciele zagraniczni. Kilka bardzo, bardzo interesujących debat i cieszymy się, że również my jako przedstawiciele Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przedstawiliśmy razem z Richardem Groszholtenem prezentację na temat filozofii działania Akademii, to jak chcemy kształtować przyszłych wychowanków, to jak chcemy, aby w przyszłości zachowywali się jako profesjonalni piłkarze. Nasza prezentacja została odebrana bardzo pozytywnie, spotkała się z ciekawym odbiorem, z dużym zainteresowaniem, komentarze były pozytywne, ludzie są zainteresowani tym, co robimy i jak robimy i jestem przekonany, że pozwoli to na to, aby nasza Akademia stawała się coraz bardziej popularna. Dni marketingu sportowego odbywały się dzień po spotkaniu Polska-Szkocja, który odbył się na Stadionie Narodowym i tuż po naszej prezentacji w trakcie kuluarowych rozmów na temat tego, jak budujemy i jak chcemy budować w przyszłości nasz klub w oparciu głównie o projekt Akademii Piłkarskiej, pojawiały się głosy, że prawdopodobnie, a może nie prawdopodobnie, a na pewno jest to najwłaściwszy kierunek rozwoju polskiego futbolu, nie tylko tutaj naszego lubińskiego, ale polskiego w całości. Jeżeli chcemy być silni, to musimy wreszcie rozpocząć budowę profesjonalnych akademii i nawet jeżeli zajmie to wiele, wiele lat, bo nie ma co się czarować, wiele razy o tym mówimy, mówiąc o naszej akademii, że na efekty musimy poczekać, mówi się o tych sławetnych 5-7 latach, to trzeba to zrobić. Nie ma co już tracić czasu, trzeba brać się do roboty i wychowywać młodzież tak, aby w przyszłości stawała się profesjonalna i abyśmy mieli pożytek w kraju z porządnych, przyzwoitych, silnych i profesjonalnych piłkarzy.